Siemaneczko! Z tej strony... Dostałam od Was pełno komentarzy, że jest już dostępna trzecia część gry Rainbow Friends. Tylko mi się wydaje, że to jest jakaś podróba. No, sprawdźmy, co mamy w opisie. Rozdział trzeci odbywa się w szkole po ucieczce ze złota w dziwnym świecie. To jest koniec, musisz pokonać tęczowych przyjaciół albo... trzy kropki. Jest to nieoficjalna, wymyślona gra oryginalnych tęczowych przyjaciół. Jeśli jesteś jednym z programistów, wyślij wiadomość na Robloxie, a ja z przyjemnością usunę grę. No ciekawe, czy tutaj zaskarżą twórcy o złamanie jakichś praw autorskich tego tutaj ziomeczka. No dobra, ja odpalam grę, a wy w tym czasie możecie zostawić subskrypcję, kto jeszcze nie ma. Najlepiej z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnego mojego filmu. No i kliknijcie tutaj bardzo dużo łapeczek w górę. Oho. Jedziemy. Znowu się zaczyna. O, o, jest! Zobaczcie! Nasz Blue, tylko to nie był Blue. Blue trochę wygląda tutaj jak lody Zap. Chyba są takie lody Zap i on ma takie dziwne kolory tutaj. Takie tęczowe, ale wymieszane. No zobaczcie! On jak jeden wielki lód Zap wygląda. Przykro mi, ale nie mogę pozwolić Ci odejść chyba. Za dużo wiesz. O nie. Proszę, zostaw mnie. Ja już tyle tutaj przeszłam, tych Rainbow Friends, już tyle razy uciekałam. Widziałeś to? Śledził nas z powrotem do szkoły. Kto by normalny do szkoły uciekał? Musimy go złapać. Ja to bym uciekała, nie wiem, na policję chociażby. Szkolne woźny zostawił siatki na piłkę rozrzucone po całej szkole. I co, będziemy musieli zbierać te siatki? Możemy ich użyć, żeby złapać. Kogo złapać? Tego tutaj loda Zapa? Rainbow Friends? Nie Rainbow Friends, co ja gadam, Blue. Dobra, mamy 15 siatek zebrać. Coś już słyszałam dziwnego, podejrzanego. Czy tu coś mamy? Ej, tu nic nie ma, ale lipa. A tu? O, klasa od chemii, chemia nowej ery. Jak ja uwielbiam ten dźwięk, tą muzyczkę z chemii nowej ery. Co sobie nie wyobrażacie? Ej, tu jest ta siatka. Ale jojo. Czy ja w tych szafkach mogę się chować? O. Ej, co? A czemu mnie tak wypluła ta szafka? Ręce mam tutaj, ja nic nie robię! Oj, chyba ta gra będzie mocno zbugowana, bo zobaczcie, o, wchodzę do szafki. O, o, coś słyszę. O, o, przeszedł tutaj, zobaczcie, poszedł dalej. Dobra, kogoś pożarł, to ja mogę wyjść teraz. Biegniemy dalej. Chyba był tam gdzieś z tyłu, ten Zap. Ja bym go Zap nazwała, bo on naprawdę jak lód ten wygląda. O, kolejna siatka. Co tutaj mamy? Kuchnia. O, co mamy w kuchni? Mogę lodówkę otworzyć? Tu jest kawa, cukier. Ja chcę kawę. Nie, żartuję, ja chcę się stąd wydostać, no. Co to było? Czemu tutaj się żarówka akurat przypaliła? Ej, naprawdę powiem wam, chyba straszna jest ta gra. Straszniejsza niż Rainbow Friends. Czy ja mogę stąd wyjść? Czy tu ktoś idzie? Dobra. O, nie, no zostaw mnie! Nie mogę się stąd wydostać! Aż mam ciary, dobra, uciekamy! Uciekaj! Nie idź tam! Ej, przestał mnie gonić, gdzie on zniknął? Ja myślałam, że on mnie będzie tak gonił przez całą mapę. A czemu wy tutaj awczycie? Ta się chowa do szafki, patrzcie, my stąd zaczynaliśmy, come on! Dobra, chodźmy do kolejnego pomieszczenia. Już niewiele nam brakuje. Ojejku, co tutaj ciemno tak? O, mam kolejną siatkę. Nie, no znowu! Dobra, sio ode mnie. O, mam siatkę. Może zarzucę tą siatkę na niego. Dobra, uciekamy. Dobrze, że on nie jest taki szybki. O, kolejną siatkę mam. Oj, to nie jest zła ta gra. Myślałam, że będzie ciężej. Gdzie ja znowu jestem? Znowu w tej kuchni. O, nie. Ej, dawajcie, chodźcie, jego tutaj wpuścimy, żeby te dziewczyny zaatakował. Chodź tutaj. No. A może on tutaj nie może wejść? A, lipa. O, podświetliły nam się siatki, tak jak w Rainbow Friends. Dobra, jedna tutaj w sali od informatyki była? A ja tu byłam przecież. I jeszcze jedna tam gdzieś jest. A i tu też byłam i też jej nie widziałam. Dobra. Koniec. I co tym razem? A, i teraz musimy tego loda Zapa złapać w siatkę, tak?
O, czemu moja postać tak uciekła? Co jest? Co jest? Ja się nie ruszałam. Ej, on laserami strzela! Dobra, trzeba odejść od niego, żeby nas nie usmażył. O nie, ała! Odpalił mi włosy! Jak on się teleportuje śmiesznie, zobaczcie. O, dobra, chyba teraz możemy go bić, bo ma podświetlone na zielono życie. Bijemy go! Czemu ja tylko sama biję? Co to za drużyna beznadziejna? Dobra, teraz możemy go bić. O, w końcu ktoś mi pomaga tutaj zarzucić sieć na niego. No, come on! O, tak niewiele brakuje. Tamten jakiś jest dziwny, nie gra. Ała! Kopnął mnie! Dobra, możemy go bić. Kończymy grę. Czy to już będzie koniec gry? Czy nie? No halo? No, jakby tak wyglądało Rainbow Friends 3, takie oryginalne, to płakałabym chyba. Myślisz, że możesz mnie pokonać? Zobacz, jak lubisz pomarańcze. Czyli teraz orange wleci, tak? Czekaj, gdzie poszła tęcza? Przecież on się wysadził. Nigdzie nie poszedł, on po prostu się wysadził. Okej, teraz zbieramy plecaki. Dobra, gramy w trójkę, weź się dziewczyną w garść, my tu musimy grę wygrać! No nie wierzę, no będziecie się tak chować? To jest bez sensu. O. To chyba był orange. Ciekawe, czy on ma jakieś specjalne umiejętności. Mam plecak. Ach. Dobra, mam. Chodźmy tutaj, mam kolejny plecak, jakiś różowy. Dobra, może zaczekajmy tutaj. Jak on tu wszedł? To jest niemożliwe! Powiem tak, ze względu na to, że zostałam tylko ja chyba w grze, to chyba sobie wykupię nieskończone życie, bo wydaje mi się, że padnę tutaj nie jeden raz. Czemu mnie nie ożywiło? O, dobra, ożywiło mnie teraz. Czyli będę mogła nieskończoną ilość razy się odnawiać tutaj. To dobrze, bo ja chcę skończyć tą grę. Jak już zaczęłam, to skończę. Co z tego, że sama zostałam? Ja tak czułam, że tak się to skończy. Takie gry niestety bardzo mocno wyłudzają tutaj robuxy od nas. Żeby, wiecie, przejść tą grę. Ej, ktoś podniósł plecak. O nie, zostaw mnie. Weź ją, nie mnie. Czyli ona jednak zaczęła grać. Ciekawe. Dobra, o, mam plecak kolejny. Dobra, 6 na 15. Tutaj na pewno w sali od informatyki będą plecaki. Albo i nie? Co, nie ma plecaków tutaj nigdzie? O, mam, dobra, jest. O nie, no już! Zapię! O nie, ona też padła. O no, to już zostałam totalnie sama. Trudno, jak ma robuxy, to się wskrzesi. O. Dobra, jakiś plecak, coś. Nie ma? Tu nie ma. No nie, no zostaw mnie! O, tu mam plecak, dobra. A może on się zatnie tutaj na schodach? Nie, nie poszedł nawet za mną. Jeszcze 5 zostało, dobra, mam. W sali od chemii. Ej, tutaj 2 były aż plecaki! Mam nadzieję, że za niedługo mi się podświetlą te plecaki. O nie, dlaczego? Zostaw mnie! Straszna ta gra jest! Powiem wam, trochę się boję. Ja się nie dziwię, że te osoby się tam chowały. Nie wchodź tu! No, co jest? Czemu on przez ścianę tak przeszedł dziwnie? Dobra, biegniemy po ten jeden plecak. Wydaje mi się, że zza rogu mi coś wyskoczy, nie? Myślałam. Ale tam wyskoczy. Oj, tam wyskoczy coś. Dobra, mam. Koniec. Nie możemy tak po prostu uciec. Mam dość uciekania. Śmiesznie, że tak ucięte jest na końcu. Pokonajmy go, musimy użyć czegoś jako broni. To siatka już tutaj nie pomogła? Szybko, musimy zebrać ołówki i pokonać czerwonego? Znam tylko jedną osobę, która pokonała ludzi ołówkiem. Tylko jedną osobę, ale to z filmu, o! Z filmu znam jedną taką osobę. Dobra, zaczynamy. Czyli zostały mi tylko teraz do znalezienia ołówki. Jestem ciekawa, czy pojawi się jakiś nowy potwór. O ja, tutaj możemy też za robuxy kupić podświetl wszystkie przedmioty i pokazuje nam tutaj tak jak na końcu, nie? Przy końcówce. Kurczę, trochę się boję wyjść, ale dobra, wychodzę. Mam jak coś przecież tą nieskończoną ilość życiek. O nie, już mnie zauważył. Ołówków my szukamy, tak? Ołówków. Dobra. Ech. Tutaj, w sali od plastyki na pewno będzie ołówek jakiś. To takie wielkie ołówki są? To wyższe ode mnie są! Co jest? W
sumie nie wiedziałam, czego mam szukać. To już wiem przynajmniej. Może one będą dobrze widoczne tutaj na mapie. Dobra, mam kolejne. W ogóle jakaś śmieszna sala ta od informatyki. Kurczę, coś słyszę. A, on tutaj chodzi za mną! Ja myślałam, że za drzwiami się czai. No chodź, chodź, cwaniaczku, chodź. Tylko raz mnie złapałeś. No teraz to się przestraszyłam! Jak ja nienawidzę, jak mi coś na twarz wyskakuje. Dobra, jak ja mam się ożywić? A, po prostu kliknąć ożyw. No, mocna gra. Mocna gra. O, w bibliotece jeszcze nie była. Nie, ktoś mnie zauważył chyba. Niedobrze. Tutaj jeszcze ktoś był! To tutaj jeszcze Red chodzi! Oh my god, jaka tu będzie ciężka gra! Dobra, my musimy do tej biblioteki wejść, kochani. Też jestem, wiecie co, naprawdę mocno przestraszona, nie? O, tu jest ołówek, dobra. Czyli jeszcze 5 zostało. Mam nadzieję, że tutaj ich nie ma więcej ukrytych. Tu nie ma. Oh my god! No, no jak? No jeszcze więcej was tutaj! Jakbym nie wykupiła tego życia nieskończonego, to ja bym tego nie przeszła. No nie ma opcji. Czekajcie, jeszcze nie byłam chyba na podwórku, tylko nie pamiętam, którędy to się szło. Gdzieś tu? O, tutaj jest podwórko. Dobra, jest jeden ołówek. Może więcej jest ukrytych tutaj. Dobra, mam kolejny. Właśnie na stołówce jeszcze nie byłam. W tej części nie byłam. Ej, co jest? Jak go podnieść? O, mam. Tutaj. O, podświetliły mi się ołówki. Czyli jeszcze jeden został gdzieś tam. No musiałeś tu przyjść! Musiałeś tu przyjść! Odejdź ode mnie! Nie, nie. Zostaw, 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 zostaw. Już po ostatniego biegnę. Zostawcie mnie! O, mam! Dobra, tam jest czerwony, zaatakujmy. O tak, atakujmy ołówkami. Na pewno wygramy. Czyli mam nadzieję, że to już jest ostatni potwór, bo mam już dosyć. I co, taki sam schemat działania, czyli będzie tutaj laserami strzelał we mnie. Oła! Znowu mnie kopnął! Co to za głupia umiejętność jakaś? Dlaczego ja takich nie dostałam? No, o, dobra, możemy bić, za daleko ode mnie trochę byłeś, ale nie szkodzi. A on też w ogóle nie jest czerwony, tylko jest taki tęczowy. O, no i znowu się teleportuje. Zostaw mnie, nie odepchniesz mnie tym razem! Widzisz, unik zrobiłam, jestem lepsza teraz. No powiem wam, sama walka z tym bossem nie jest ciekawa. To już lepsze było to szukanie, ze względu na to, że wiecie, taka niepewność była, czy zaraz wam coś za drzwi nie wyskoczy. Dobra, mam nadzieję, że to już będzie koniec. Gii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 i
tak wybuch. I co, to koniec? Zatrzymaj się. Przepraszam, przestanę być zły, przysięgam. Musimy to przemyśleć. To chyba ja tylko muszę przemyśleć, bo sama zostałam. Co tutaj? Głosujesz na Spare lub Defeat czerwonego? No nie, no niech już on... Chociaż może... Chociaż nie wiem. Tak albo tak. Co wy byście wybrali? Raz, dwa, trzy. Pokonany zostajesz ty. Tak wypadło, czyli dajemy mu tutaj drugą szansę. Pewnie to się nie skończy dla mnie dobrze, ale pewnie jakbym wybrała tą opcję drugą, to też bym pewnie przegrała. I co? Może te dzieciaki miały rację? Może nie muszę być taki zły? Nie, co ja gadam? Jestem red! Jest już za późno, by się zmienić. No właśnie. To koniec? Coś się zacięło. O! Dobra, przeteleportowało mnie. Czyli to był chyba koniec. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy podobała wam się ta gra, czyli Rainbow Friends Chapter 3 nieoficjalny. Powiem wam, może te walki z bossem nie były zbytnio ciekawe, tak jak już wcześniej mówiłam, ale samo zbieranie i takie wiecie, jak poczucie strachu, że zaraz wam coś na twarz wyskoczy, jest okej, okay, ale to jest w dalszym ciągu wyłudzanie robuxów, nie? Bo żeby się ożywić, trzeba zapłacić. Ja już sobie wykupiłam tą, wiecie, taką opcję full wypas, czyli mogę bez końca się odnawiać, ale jedno takie odnowienie chyba kosztowało 20 robuxów, no więc... W normalnym Rainbow Friends oczywiście też możemy się wskrzesić za diamenty, robuxy,
ale wydaje mi się, że tam jednak możemy się chować po szafkach, czy zamienić się w karton, żeby nas potwór nie złapał, a tutaj jednak no niestety nie mamy żadnych szans, nie? Ja tą grę oceniam na takie 6,5 na 10, zostawcie tutaj pod filmem bardzo dużo łapeczek w górę, ja Wam życzę udanych wakacji i widzimy się w kolejnych odcinkach, pa pa!